Witam Państwa ponownie. To będzie opowieść o bestii, która czai się gdzieś na ulicach, a nawet w szkołach, czyhając na swoją ofiarę, żeby ją pożreć. Wygląda niepozornie i z początku wydaje się całkiem niewinna, oferując wyłącznie przyjemność i ucieczkę od niedoli. Ale jej prawdziwym celem jest zniewolenie, prowadzące do śmierci. Bohater naszej dzisiejszej historii walczył z bestią i przegrał. I pozostawał w jej władaniu, póki jego serce, umysł i życie nie zostały wyzwolone. Audycja, która da wam do myślenia. Hej, popatrzcie na telewizor. Pokazują faceta, który właśnie chce skoczyć z mostu Waszyngtona. Jakiś wariat, niech skacze. O, niezły tłum się tam zebrał. Musieli wstrzymać ruch. Nie skoczy, nie będzie miał odwagi. Po prostu chciał, żeby go pokazali w telewizji. O, jakiś gliniarz wspina się do niego. Nikt by mnie nie zmusił, żebym się tam pchał z powodu jakiegoś idioty. W życiu za żadne skarby. Sorry, patrz. Dają zbliżać. O nie, a przecież to Billy. To swój chłopak stoi na moście. Billy? Skacz, no! Rusz się! Krok do przodu i skacz, kretynie ty! Co to za ojciec, który zachęca swego syna do popełnienia samobójstwa? Ten sam, który kiedyś stawiał małego chłopca na lodówce i kazał mu z niej skakać, a wieczorami, zamiast opowiedzieć bajkę, pięścią i kopniakami zapędzał do łóżka. Bohater naszej dzisiejszej historii, traktowany w ten sposób przez długie lata, nie użalał się nad sobą, robił dobrą minę do złej gry, a nawet bawił innych swoim poczuciem humoru. Jednak rany zadane przez ojca tkwiły w nim bardzo głęboko. Ze względu na drastyczność dzisiejszej audycji, dzieci nie powinny jej słuchać bez towarzystwa dorosłych. Prawdziwa historia Billego Schneidera już teraz w Wyzwolonym. Trudno mi było zrozumieć okrutne postępowanie mojego ojca. Próbowałem je sobie tłumaczyć tym, że pochodził, podobnie zresztą jak mama, z rodziny patologicznej. Wyglądało na to, że żyje tylko po to, żeby znęcać się nad nami. Regularnie bił mamę i nas, trzech swoich synów. Równie bolesne jak bicie były wyzwiska, jakimi mnie obrzucał. Ponieważ dużo pił i był agresywny, rzadko kiedy miał pracę, więc w domu się nie przelewało i często bywaliśmy głodni. W wieku 10 lat byłem molestowany przez kolegę ojca, co zapoczątkowało moje problemy z poczuciem tożsamości seksualnej. Bestia czaiła się już niedaleko. Żeby przetrwać w otaczającym mnie świecie, musiałem ukryć moje lęki za fasadą twardziela prześmiewcy, o ciętym języku, co zyskało mi ksywę brzytwa. Bestii, która od lat czyhała tuż obok, otwarłem drzwi z chwilą, kiedy w wieku 12 lat zacząłem palić, do czego szybko doszło wąchanie kleju, alkohol i marihuana. Kiedy miałem 14 lat, uciekłem z domu razem z dwoma kumplami i prostytuowaliśmy się na ulicy, a raz nawet okradliśmy naszego klienta. Policja złapała nas i zadzwoniła do taty, który musiał przywieźć pieniądze. Odbierając mnie z komisariatu, groził, że mnie zabije. Kiedy miałem 16 lat, w moim życiu pojawiła się Linda. Była o 2 lata młodsza ode mnie. Podobno policja złapała cię wczoraj w nocy, Billy. No. A jak to się stało? Czysty obłęd. Słuchaj, idę sobie spokojnie ulicą, a tu naraz dopada mnie paru gości i zaczynają mnie obijać. Już myślałem, że ze mną koniec. Patrzę, akurat Richard jedzie jakąś ekstra bryką. Wyrwałem się, wskoczyłem do środka i po gazie. Ale miałeś szczęście. No, tak na niby. Okazało się, że on chwilę przedtem rąbnął ten wózek jakiemuś dealerowi. No to pokręciliśmy się chwilę po mieście, a potem zostawiliśmy auto pod supermarketem, a za parę godzin przyszły po mnie gliny. No ale przecież to nie ty ukradłeś auto. No, jaka to dla nich różnica.
Powiedzieli, że jak się przyznam, to nic mi nie będzie. Potraktują to jako pierwsze wykroczenie młodocianego przestępcy. Co to nie pójdzie do kicia, bo tylko auta pożyczę. Billy, nie wygłupiaj się. Będziesz miał sprawę. Już miałem, dzisiaj rano. 3 lata w zawieszeniu. Przynajmniej tata o niczym się nie dowie. Kiedy podpisywałem ugodę, nie miałem pojęcia, że za najmniejsze wykroczenie w okresie zawieszenia kary wyląduję w więzieniu. 2 lata później zostałem aresztowany za posiadanie marihuany o wartości $5. Wyrok został odwieszony i wsadzili mnie do więzienia w Rikers Island. To był koszmar, ale musiałem jakoś się przystosować. Po 14 miesiącach zostałem zwolniony warunkowo i wróciłem do dawnego życia pełnego narkotyków, drobnych przestępstw i ostrej zabawy. Którejś nocy wuj Sony zaproponował, żebyśmy włamali się do wytwórni ginu. W więzieniu nie było aż tak strasznie, co Billy? Właściwie nie. Sporo się nauczyłem. Na przykład jak robić tatuaże. Albo obrobić cele, nie jedną, tylko wszystkie na korytarzu. O. Tak, żeby się nikt nie zorientował. Co? Okraść więzienie? Jak ci się udało? No wiesz, jestem drobny. Na tyle, że mogłem się przecisnąć przez kanał wentylacyjny do pralni, piętro niżej. Stamtąd przeszedłem do pokoju strażników. Akurat razem z więźniami byli na spacerniaku. No. Wziąłem klucze, pootwierałem wszystkie cele. Pozbierałem, co tam mieli ciekawego. Pornomagazyny, papierosy, słodycze. Nigdy nie doszli do tego, kto to zrobił. Dobre. A jak tam inni więźniowie, co? Nigdy nie oberwałeś? Raz startował do mnie taki jeden mięśniak, ale jak rozbiłem mu na głowie tacę, to dał sobie spokój. No, to teorię znasz. Pora na trochę praktyki. Pokażę ci, jak się włamywać bez robienia hałasu. Rzeczywiście, hałasu nie było. Przez pomyłkę włamaliśmy się do monitorowanej apteki bez alarmu dźwiękowego. Kiedy padł pierwszy strzał, byliśmy kompletnie zaskoczeni. Zaczęliśmy uciekać. Wujkowi się udało, a mnie złapali i trafiłem z powrotem do więzienia, żeby do końca odsiedzieć wyrok. Kiedy wyszedłem, okazało się, że ojciec odszedł do innej kobiety, a mama związała się z jakimś ciemnym typem, który zaczął się do mnie przystawiać. Wszedłem w to. Nie bez poczucia winy i wstydu. Równocześnie nadal spotykałem się z Lindą. No nie bój się, Billy. No spróbuj chociaż raz. Nie ma mowy, wiem jak działa heroina. Na ścianie w mojej celi był wypisany wiersz. Królowa Hera. Biały koń heroiny zawiedzie cię do piekła. Ale tylko jak weźmiesz za dużo. Mnie wcale nie szkodzi. No tak ci się tylko wydaje. Ty powinnaś to rzucić. Daj spokój, Billy. Ja uwielbiam być na haju. To żaden problem rzucić prochy. Można bez tego żyć. W więzieniu niczego nie brałem. I mało ci? Jeszcze teraz musisz sobie odmawiać. No spróbuj, zobaczysz, że ci się spodoba. Nie cierpię igieł. No to ci wstrzyknę pod skórę. Nie dożyły, no chodź. No dobra, ale tylko jeden raz, żeby ci pokazać, że każdy może z tym skończyć. Łatwo się domyślić, co było dalej. Wkrótce wstrzykiwałem sobie heroinę i kokę, bo bestia zupełnie pozbawiła mnie zdrowego rozsądku. Żeby mieć na prochy, próbowałem obrobić sklep. Zostałem złapany i spędziłem kolejne 5 roku w więzieniu. Pracowałem tylko dorywczo, udawało mi się jakoś przeżyć dzięki drobnym kradzieżom. W końcu, kiedy byliśmy już zupełnie sponiewierani, postanowiliśmy oboje z Lindą wziąć udział w rządowym programie odwykowym za pomocą metadonu, dzięki czemu dali nam darmowe mieszkanie socjalne. Dostałem też pracę. Kiedy udało nam się odłożyć trochę pieniędzy, wzięliśmy ślub. Rok później przeprowadziliśmy się do New Jersey, gdzie metadon zamieniłem na alkohol. Cześć, Billy. A co się stało, że nie jesteś z chłopakami? Gdzie byłaś? Ja tu wracam z pracy do domu, a ciebie nie ma. Z pracy? Ty dostałeś pracę? Tak. Zgłosiłem się do firmy, która zajmuje się sidingiem. Wiesz, to takie ocieplanie budynków.
Powiedziałem kierownikowi, że mam 24 lata, a moja żona spodziewa się dziecka i bardzo potrzebuje tej pracy. I że wystarczy mi tylko raz pokazać, a na pewno ze wszystkim sobie poradzę. I co, uwierzył ci? No wyobraź sobie, mam tę pracę i jeżeli chodzi o siding, mogę już robić za eksperta. No to ekstra! No a skoro masz pracę, to stać nas i na rozrywki. Myślałem, że moja żona po terapii jest czysta. Kiedy jednak urodził się nasz syn James, okazało się, że musi zostać poddany detoksykacji, bo w jego organizmie wykryto ślady narkotyków. Żadne z nas nie potrafiło się nim odpowiednio zajmować. Ja więcej czasu niż z Lindą spędzałem z kumplami, grając po barach w bilard, a ona też miała tam kogoś na boku i zaniedbywała dziecko. Pewnego dnia wróciłem wcześniej do domu, nie było jej, a nasz syn, który miał wtedy 8 miesięcy, siedział w łóżeczku, brudny, głodny, zapłakany. Zjawiła się 8 godzin później, kompletnie naćpana. Następnego dnia w samochodzie znalazłem 2 buteleczki metadonu. Co robisz? Spuszczam to do kanału. Nie możesz tego zrobić. Mówisz? No to popatrz. Co z ciebie za matka? Zostawić go samiutkiego na cały dzień. Billy... Ja musiałam pojechać do Nowego Jorku. Ja nie mogę żyć bez metadonu. Możesz i będziesz. Billy, nie! Jak mogłeś? Nie miałeś prawa mi tego zrobić. To było moje. Nic mnie to nie obchodzi. A spróbuj jeszcze kiedyś zostawić go samego. A jednak nadal to robiła. Zaczęła też sprowadzać facetów do naszego mieszkania. Kiedy postawiłem jej ultimatum, spakowała się i zostawiła mnie z dzieckiem. Niedługo miałem już nową 17-letnią dziewczynę, która mi pomagała, ale po 3 miesiącach szarpania się pomiędzy pracą i dzieckiem pojechałem szukać Lindy. Znalazłem ją i jej brata, jak stali w kolejce do kina. Nasz syn nie miał jeszcze nawet roczku, kiedy wepchnąłem go w ręce jego matki i odjechałem. Moja nowa dziewczyna zadomowiła się u mnie na dobre i nie trwało długo, jak zaczęliśmy razem brać heroinę. Straciłem pracę, a potem przeprowadziliśmy się do Nowego Jorku, gdzie odnalazłem mojego starego kumpla. Billy! Cześć, brzytwa! Tom! Kopera, stary, co słychać? U mnie nic. A co u ciebie? Słyszałem, że się ożeniłeś. Nieaktualne, bracie. Mam to już za sobą, ale został mi po tym synek. Nadal bierzesz, Billy? No jak bez tego żyć? A co? Tylko mi nie mów, że ty z tym skończyłeś, co? No, ja już nie biorę. Nie biorę, odkąd przyjąłem Jezusa jako Zbawiciela. On mi dał nowe życie. Ty też tego potrzebujesz, Billy. On może cię zupełnie zmienić, naprawdę. Posłuchaj mnie, on cię kocha. Co ty powiesz? Tak. Chyba, że tak jak moja stara. Daj spokój, nie potrzebuję tego kitu. Poszedłem jeszcze raz na terapię odwykową. To była bestia w owczej skórze. Darmowe prochy, ale za jaką cenę? Wszyscy byliśmy jak zombie, czekając w kolejce na swoją dawkę metadonu. Od czasu do czasu widywałem się z Lindą. Popatrz, kto wrócił na odwyk. Gdzie jest dziecko? Z moim bratem, a zresztą to nie jest twój interes, jak i tatuś. A kiedy go ostatnio widziałeś? Staram się go odwiedzać tak często, jak tylko mogę. Dalej mieszkasz z Terrym? Tak, wynajmujemy razem pokój. A ty nadal z Hankiem? Nie, to już skończone. Mój brat Jimmy mieszka z nami. Prawie nauczył Jamesa czytać i liczyć. Mój chłopak po ojcu tak inteligentny. To kolejka mogłaby się szybciej przesuwać. Już nie wytrzymam. To nie jest żadne rozwiązanie, Linda. Tylko żebym ja sam wiedział, co nim jest. W wieku 27 lat, nie widząc wyjścia ze świata seksu, przestępstw i narkotyków, wspiąłem się na most George'a Washingtona. Nie, wcale nie chciałem umierać. Po prostu znalazłem się w pułapce tej samej, w której tkwili wszyscy moi przyjaciele i musiałem się przekonać, czy ktoś mógłby mi pomóc. Ale nikt mnie nie słuchał. Przez prawie 5 godzin siedziałem na szczycie mostu, kilkadziesiąt metrów nad wodą. Najpierw zaczął się wspinać w moją stronę policjant, za nim ksiądz. W końcu moja dziewczyna.
Zgodziłem się zejść pod warunkiem, że nie wsadzą mnie do szpitala psychiatrycznego, ale oczywiście obietnicy nie dotrzymali i zawieźli mnie prosto do Bellevue. Przez 3 dni, wbrew mojej woli, trzymali mnie na oddziale i ogłupiali toradyną. O moich problemach oczywiście nikt nawet nie próbował ze mną rozmawiać. Najbardziej dramatyczny sposób, jaki znałem na to, żeby zwrócić na siebie uwagę i uzyskać pomoc, okazał się nieskuteczny. Kiedy wyszedłem, moja dziewczyna zaciągnęła mnie do kościoła, gdzie pastorem był Tom, mój stary kumpel. Słuchajcie, grzech daje przyjemność na krótki czas, ale cena jest znacznie wyższa, niż jesteście w stanie zapłacić. Biblia mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. Widzicie? Grzech to nie tylko to, co robimy, ale również to, kim jesteśmy. Bo grzech to pewien stan duchowy, właściwie stan duchowej choroby czy klęski. I jeśli w nim pozostajemy, wszystko, co robimy, obraca się przeciwko nam i przynosi coraz smutniejsze konsekwencje. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. On zapłacił za nasze grzechy na krzyżu. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, ale że On nas umiłował i posłał swojego Syna, aby był przebłaganiem za grzechy nasze. Bóg pokazał nam drogę, która wyprowadzi nas z ciemności. Pozwoli przeciwstawić się złu i uzyskać przebaczenie i otrzymać nowe życie. Tą drogą jest Jezus Chrystus. On powiedział w Ewangelii Jana, rozdział 14, wiersz 6. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Tego dnia razem z moją dziewczyną podnieśliśmy ręce na znak, że chcemy przyjąć Chrystusa. Ale w końcu nie zrobiliśmy tego i nigdy więcej nie wróciliśmy do kościoła. Minęło kolejnych 9 lat tego przerażającego koszmaru, kiedy bestia trzymała mnie w swoich szponach. W wieku 37 lat miałem za sobą 39 aresztowań i 9 razy siedziałem w więzieniu. Kiedy wyszedłem z niego na święta Bożego Narodzenia w 1986 roku, moje życie sięgnęło dna. Przez 2 tygodnie poniewierałem się na ulicach. W końcu znalazła mnie mama i natychmiast zawiozła do szpitala, gdzie zajęli się moimi odmrożeniami, skutkami niedożywienia i choroby wenerycznej. Wiele razy stamtąd uciekałem, żeby coś ukraść, zdobyć jakiś towar i nakarmić bestię. Którejś nocy po powrocie na łóżku znalazłem traktat biblijny napisany przez mojego starego przyjaciela Toma. W desperacji zadzwoniłem do niego, a on natychmiast przyjechał. Oj, Billy, Billy. Słyszałeś, co lekarz powiedział? Wypisują cię. Jak pójdziesz na kurację metadonem, dostaniesz zasiłek i ubezpieczenie zdrowotne. Jak zwykle. Albo możesz spróbować z Jezusem. Nasz kościół prowadzi terapię odwykową. Według zupełnie innego programu. O, mógłbyś z niej skorzystać. Mamy ośrodek w górach na północy. Jak długo trwa ten program? Cały rok. Łatwo nie będzie, Billy. Ale Bóg chce ci dać całkiem nowe życie. Wolne od narkotyków. Wybór należy do ciebie. Ponieważ byłem niewolnikiem bestii, wybrałem ulicę. Ale po tygodniu zadzwoniłem do Toma i powiedziałem, że jestem gotowy pojechać do ośrodka. Tom chciał mieć pewność, że traktuję to poważnie, dlatego najpierw musiałem się zobowiązać, że przez 2 tygodnie nie będę brał prochów. Będę chodził do kościoła i pomagał tam w różnych rzeczach. Moje zobowiązanie mocno się chwiało, ale ostatecznie 2 tygodnie później siedziałem w furgonetce razem z innym gościem i jechaliśmy do centrum terapeutycznego. Modliłem się. Boże, jestem Twój. Idę na całość. Możesz zrobić ze mną, co zechcesz. Ulica mnie pokonała i tylko Ty możesz mnie poskładać z powrotem. Potrzebuję naprawy serca, prawdziwej naprawy. Proszę, niech to się stanie. Kiedy skończyłem się modlić, usłyszałem cichy głos Boga, mówiący do mnie: skacz, Billy, przyjdź do mnie, a ja cię złapię. Zrobiłem to i On
też dotrzymał słowa. Dobra robota, Billy, dobra robota, wytrzymałeś. To był najtrudniejszy rok w moim życiu, ale... Ale Bóg jakoś mnie przez to przeprowadził. Bo On chce dla nas jak najlepiej. Właśnie dlatego Jezus umarł za nas. Billy, pamiętaj, co jest napisane w pierwszym liście Piotra, rozdział 5, wiersz 8. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Prorocze słowa, o czym przekonałem się, jak tylko wróciłem do codziennego życia. Zacząłem rozkręcać własny biznes i wszystko było dobrze przez kilka miesięcy, dopóki nie przyszło pierwsze większe uderzenie. Zadzwoniłem do Toma, żeby o tym porozmawiać. Tak, słucham. Cześć, Tom. Cześć. Muszę ci coś powiedzieć. No, co się dzieje, Billy? Mam HIV. Jesteś pewny? Tak. Właśnie odebrałem wyniki. O, Billy. Tak mi przykro. Hej, nie chciałem zepsuć ci dnia. O, no popatrz, jak to jest. Ja znam pana od 20 lat. Ty dopiero go poznałeś, a spotkasz się z nim przede mną. Mam tylko nadzieję, że ludzie z kościoła nie odsuną się ode mnie. Rzeczywiście, zacząłem wyczuwać, że niektórzy z nich boją się mnie i starają się trzymać z daleka, z czym trudno było mi się pogodzić. A jednak staczałem się coraz bardziej. Pewnego dnia wślizgnąłem się do opuszczonego budynku, żeby wstrzyknąć sobie heroinę, a kiedy się odwróciłem, zobaczyłem satanistyczny ołtarz z resztkami złożonej na nim ofiary. Uciekłem przerażony, obezwładniony strachem i poczuciem winy. W najbliższy piątek poszedłem na spotkanie męskiej grupy studium biblijnego, a zaraz potem odesłano mnie z powrotem do ośrodka odwykowego, gdzie spędziłem kolejne 3 miesiące. Kiedy wróciłem, wiedziałem już, że Bóg chce, abym zajął się Lindą i naszym synem. Cieszę się, że wróciłeś, Billy. Mój brat Jimmy się wyprowadził i nie mam pojęcia, co będzie dalej. Gdzie jest James? Wyszedł. Ciągle gdzieś wychodzi. A teraz pewnie próbuje zdobyć dla mnie jakieś pieniądze na zastrzyk. Wiesz, jak to jest. Ja jestem wolny od narkotyków, Linda. Jezus mnie uwolnił. Tak? Jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić. W każdym razie ja muszę dać sobie w żyłę. Linda, popatrz, do czego cię to doprowadziło. Popatrz na siebie. Siedzisz sama w tej ponurej norze, bez żadnej przyszłości. Wychodzisz tylko do ośrodka, żeby ci wstrzyknęli metadon. A ty co? Jakie ty masz prawo, żeby mnie jeszcze dołować? Co? I dlaczego? Tylko dlatego, że straciłam zęby? Chcę ci tylko uświadomić, że narkotyki są złe. To ślepa uliczka. A Jezus może cię uwolnić. Ze mną to zrobił. Jestem taka zmęczona, Billy. Chyba się położę. A ja posprzątam w kuchni. Narkotyki zabrały jej urody. Większość czasu spędzała w łóżku, zaniedbując wszystko inne. Odwiedzałem ją codziennie i jakoś mi się udało na nowo nawiązać relacje z moim synem. Bóg zmiękczył moje serce i dlatego mogłem się modlić. Panie, jeśli chcesz, żebym wrócił do Lindy, naucz mnie ją kochać. Daj mi ją zobaczyć taką, jaką ty ją widzisz. Kiedyś poszła ze mną do kościoła i krótko potem wprowadziłem się do niej. Zacząłem remontować mieszkanie, także wkrótce stało się najładniejszym mieszkaniem w całym budynku. Ale naprawić szkody, jakie wyrządziłem naszemu synowi i naszemu małżeństwu, nie było już tak łatwo. Linda nadal chodziła ze mną do kościoła, aż w końcu pewnej niedzieli wyszła do przodu i przyjęła Chrystusa. Zaczęła słuchać chrześcijańskiej muzyki i czytać Biblię, a potem stopniowo zrezygnowała z metadonu. Gratuluję, Linda. Słyszałem, że wygrałaś walkę z narkotykami. Z wielką pomocą Boga. Kilka razy wracałam do nałogu i przychodziłam do domu naćpana. Ale Billy był dla mnie bardzo cierpliwy. Na tym polega miłość. Jest mi jeszcze ciężko. To cały czas wymaga ode mnie ogromnego wysiłku, ale... Może
Chciałabyś pojechać na jakiś czas do naszego ośrodka. Akurat jest wolne miejsce. To świetny pomysł. No nie wiem. James i ja przyjedziemy cię odwiedzić. Linda spędziła w ośrodku 4 tygodnie, podczas których Bóg dokończył jej przemianę. Jednak lata brania zniszczyły jej zdrowie, przytłumiły też ból, który mógł być sygnałem, żeby udać się do lekarza. Mam HIV, Billy. Nie, ja wcale nie mówię, że od ciebie. Przecież mogłam się zarazić od któregoś z moich facetów albo od brudnych igieł. Zresztą, jakie to ma znaczenie? Ma. Od dłuższego czasu czułam, że coś jest nie tak. A może miałam go już wcześniej i ty ode mnie się zaraziłeś? Masz rację, to nie ma znaczenia. Będziemy musieli jakoś wytłumaczyć to wszystko Jamesowi. Będzie to dla niego trudne, ale może dzięki temu będzie się trzymał z daleka od próchów. Lekarz powiedział, że mam też marskość wątroby. Jakoś przez to przejdziemy, kochanie. Teraz oboje znamy Boga, więc nie musimy się poddawać. Jak się wkrótce okazało, Linda była też chora na raka, a stan jej wątroby nie pozwalał na chemioterapię. Życie powoli odpływało z jej ciała, a ja stawałem się pielęgniarką. Kąpałem ją, karmiłem, robiłem wszystko, co trzeba. Podczas kiedy ja byłem zajęty Lindą, James zaczął się coraz bardziej oddalać. 20. rocznicę naszego ślubu obchodziliśmy w szpitalnym pokoju, wypełnionym balonami i kwiatami. 6 dni później umarła. Po jej śmierci James wyjechał i nigdy nie wrócił. Na pogrzebie jej matka i ojczym oboje modlili się o zbawienie. Jak sobie radzisz, Billy? Jakoś, Tom. Szkoda, że Jamesa tu nie ma, bo moglibyśmy nawzajem się pocieszać. Przynajmniej wiem, że Linda jest teraz z panem. Tak. Mam nadzieję, że mój syn też wróci do domu, do Boga i do mnie. Wiesz, chyba sprzedam firmę. Czuję, że Bóg powołuje mnie do służby dla niego. Czy Bóg prowadzi cię w jakimś konkretnym kierunku? Myślałem o ośrodku odwykowym. Mhm. Bóg może posłużyć się moim doświadczeniem, aby pomóc innym uzależnionym. Tak, tak, to z pewnością da się zorganizować. To było w roku 1992. Nigdy więcej nie widziałem mojego syna, mimo że robiłem wszystko, by go odnaleźć. On wyznał swoją wiarę zaraz po tym, jak ja przyjąłem zbawienie i na tym budowałem moją nadzieję. Ale 8 lat później dowiedziałem się, że w 1993 roku został zabity przez jakiegoś handlarza narkotyków. Lata grzesznego życia ograbiły mnie z mojej żony i mojego syna. Nadal jednak służyłem Bogu i w 1995 roku dał mi on wspaniałą małżonkę, która kochała Jezusa i pomagała mi w mojej pracy. W 1997 roku lekarze wykryli u mnie raka. Chemioterapia bardzo mnie osłabiła, ale nadal spotykałem się z młodzieżą, której opowiadałem o moich zmaganiach z bestią. Nie boję się śmierci. Jezus zwyciężył ją również dla nas. W liście do Filipian, rozdział 1, wiersz 20, napisane jest: według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć.